Witaj, z tej strony Roman Torkowski. W tym wideo pokażę Ci, jak przesłać film wideo na YouTube. Pierwszy krok to oczywiście wejdź na stronę youtube.com, a następnie zaloguj się. Wprowadź nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika to wideonazlecenie.pl. Zapamiętaj mnie, jeżeli chcesz, by serwis YouTube zapamiętał Cię. I kliknij zaloguj się. Jak widzisz, pojawiła się informacja, zarejestrowano Cię w YouTube. Kliknę zapamiętaj, tak by przeglądarka Firefox podpowiadała mi login oraz hasło. Jeżeli chcesz przesłać film, kliknij tutaj prześlij film. Od razu chcę zwrócić Tobie uwagę, że YouTube oraz inne serwisy internetowe co jakiś czas wprowadzają różnego rodzaju zmiany. Niekiedy przenoszą przyciski, różne opcje w inne miejsca. Tak więc jeżeli oglądasz to wideo i tego przycisku prześlij film nie ma tutaj, to rozejrzyj się po stronie. Generalnie rzadko kiedy te zmiany są jakoś drastyczne, a ja niekoniecznie będę miał czas, by przy każdej najdrobniejszej zmianie nagrywać wszystkie wideo ponownie. Tak więc, jeżeli tego prześlij film nie ma w tym miejscu, odszukaj prześlij film na stronie. Kliknij prześlij film. Wyświetlona powinna zostać specjalna strona. Tutaj masz informacje na temat jakiej jakości, jakiej długości, jakiej wielkości mogą być Twoje filmy, czyli mogą być w jakości HD, High Definition, czyli to są filmy w wysokiej rozdzielczości. Film może mieć maksymalny rozmiar 2 GB oraz maksymalną długość 15 minut. Jeżeli będziesz umieszczać bardzo dużo filmów na YouTube i Twoje filmy będą miały wysoką oglądalność, to możesz zacząć współpracować z YouTube i wtedy uzyskasz specjalne warunki dotyczące właśnie przesyłania filmów. W tej chwili maksymalny film to 15 minut, jeszcze jakiś czas temu było, zdaje się, to 10-11 minut. Jeżeli chcesz przesłać film, możesz wybrać jedną z dwóch opcji. Prześlij film, bądź nagraj film z kamery internetowej. Czyli klikniesz tutaj ten przycisk nagraj z kamery internetowej, zostanie uruchomiona Twoja kamera internetowa i YouTube automatycznie przechwyci obraz z kamery. Jak to funkcjonuje, pokażę Tobie w innym wideo. Póki co kliknij prześlij film. Pojawi się Tobie okno wysyłanie pliku. Ja tutaj od razu w miejsce nazwy wkleję ścieżkę dostępu do folderu, w którym mam plik, który chcę przesłać. Kliknę teraz jeden raz Enter. Został otworzony ten folder, w którym znajduje się plik, który chcę przesłać. Ten plik to platforma 02 MP4. Wybieram pozycję, klikam otwórz i w tej chwili plik jest przesyłany na serwer. W trakcie, gdy plik jest wysyłany na serwer, możesz uzupełnić jego tytuł, opis, tagi. Możesz wybrać kategorię, do której film się zalicza. Możesz wybrać także poziom prywatności. Jeżeli chodzi o poziom prywatności, masz w tej chwili trzy opcje do wyboru. W drugiej połowie roku 2010 pojawiła się tutaj opcja niepubliczny. Mogą go oglądać dowolne osoby mające link. Dość często korzystam z tej opcji w przypadku kursów, do których dostęp daję po zapisaniu się na moją listę. Czyli wrzucam filmy na YouTube, dzięki czemu nie muszę płacić za transfer wideo tych filmów. Jednocześnie te filmy nie są ogólnodostępne. A dokładnie osoba, która zapisze się na moją listę, w wiadomości e-mail wysłanej do tej osoby automatycznie, umieszczam link do konkretnego wideo. Dzięki czemu zyskuję wręcz podwójnie. Po pierwsze, wideo jest dostępne tylko dla wybranej grupy osób, a po drugie, nie muszę płacić za hosting tego nagrania wideo. Przy czym najprawdopodobniej niezgodne z regulaminem YouTube jest sprzedawanie dostępu do plików umieszczonych na YouTube. Akurat nie zwróciłem na to uwagi, jeżeli chodzi o regulamin. Dlatego ja, tak jak już wcześniej wspomniałem, wszystko co mam darmowe mam na YouTube, a te płatne rzeczy trzymam na swoim serwerze. Jak widzisz, mamy już tutaj 21% przesłane filmu. Przesyłanie filmów trochę trwa, tym bardziej kiedy te filmy są trochę dłuższe i mają większy rozmiar. Ten film ma 70 MB, no niecałe 70 MB. I u mnie tego typu film przesyła w kilkanaście minut. Wprowadźmy tutaj tytuł, opis oraz tagi. To wideo dotyczy platformy edukacyjnej, tak więc wpiszę tytuł Platforma edukacyjna. Opis, świetna platforma edukacyjna.
tej chwili wpisuję tutaj takie krótkie ciągi znaków. W kolejnym wideo opowiem, jak wybrać dobry tytuł, jak wybrać dobry opis oraz jak wybrać tagi do Twojego nagrania. To wideo jest o platformie edukacyjnej, tak więc wpiszę tutaj platforma edukacyjna. Przewinę troszkę ekran poniżej. Kategoria. Ja zwykle wybieram edukacja bądź nauka i technika. Często nie jestem pewien, w którą kategorię wrzucać moje wideo, w szczególności wideo poradniki. Bo z jednej strony opisuję tutaj techniczne rzeczy, techniczne związane z internetem, a z drugiej strony są to nagrania edukacyjne. W tym wypadku zaznaczę edukację. Ten film będzie publiczny, tak więc zostawiam publiczny. I teraz, nawet kiedy film jest przesyłany, po tym jak już uzupełnisz te dane, możesz kliknąć Zapisz zmianę. Na górze powinien pojawić się komunikat, ustawienia filmu wideo zostały zapisane. Czasami, gdy w trakcie przesyłania filmu następuje jeszcze jego jakaś konwersja, przetwarzanie tego filmu, pojawić się może komunikat, że zmiany zostaną zapisane, jak tylko film zostanie przesłany do serwisu YouTube. Jak widzisz, ten film został przesłany i te ustawienia filmu zostały zapisane. Tutaj jest także informacja, że za chwilę film będzie dostępny pod adresem i tutaj jest link. W momencie, kiedy klikniesz w ten link, ja kliknąłem akurat środkowy przycisk na mysz, by Firefox otworzył mi ten link w nowej karcie. I tutaj jest to właśnie wideo. Tak wygląda to wideo. Możesz od razu skopiować ten link, jeżeli chcesz umieścić to wideo na przykład na blogu WordPress, gdyż WordPress obsługuje linki YouTube. Wystarczy w treści wpisu wkleisz link i automatycznie zostanie załadowany film z YouTube w Twoim WordPressie. Jeżeli chcesz skorzystać z większego linku do osadzenia tego pliku, kliknij tutaj Umieść i od razu pojawi się tutaj specjalny kod. I będzie on od razu podświetlony. Możesz kliknąć wtedy jeden raz prawy przycisk myszy. Wybierzesz kopiuj i wystarczy, że w kodzie strony lub w kodzie WordPressa wkleisz ten kod. I to wideo zostanie wtedy osadzone na tej stronie internetowej bądź na przykład w WordPressie. Jeżeli chodzi o to wideo, to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego nagrania, w którym pokażę Tobie, w jaki sposób możesz ustalić nazwę, opis oraz tagi w Twoim wideo. Zdradzę Tobie także 5 sekretów, jak zwiększyć oglądalność Twoich nagrań wideo. Do zobaczenia.